Emanet, Iqbal znów się upiecze? Może zostać w rezydencji? Streszczenie 257 odcinka serialu Dziedzictwo. Iqbal znów może triumfować, ponieważ nie musi opuszczać rezydencji. Czy to oznacza, że znowu się jej upiecze? Nie do końca. Yaman wciąż jest pełny podejrzeń co do bratowej. Tym razem postanawia być czujny. Zobacz zdjęcia i streszczenie 257 odcinka telenoweli Emanet. Czy obrzydliwa intryga Iqbal się jej upiecze? Odkąd wyszło na jaw, że to bratowa Yamana zapłaciła Belgin, by ta podawała Zeir szkodzący jej lek, Kirimli jest wściekły i zawiedziony. Nie mogąc patrzeć na Iqbal, nakazuje jej wynieść się z rezydencji. Gdyby nie Zia, być może kobieta siedziała już za kratkami. Sytuację diametralnie zmieniło odkrycie frata, który poinformował Yamana, że rehabilitantka jest w nim obsesyjnie zakochana. Gdy wyznała mu swoje uczucia, biznesmen sam był w ogromnym szoku. Czy to oznacza, że Belgin działała z zazdrości o Zeir, a na swoją obronę wymyśliła, że Iqbal jej zapłaciła? Kirimli sam nie wie, co ma myśleć. Emanet 257. Co wydarzy się w odcinku, ku radości Zidzi, Iqbal może zostać w rezydencji. Kobieta kolejny raz triumfuje, ale Yaman wciąż ma wątpliwości co do jej niewinności. Nedim postanawia pomóc mu ustalić, czy bratowa działa na niekorzyść Zeir. Wynajmuje detektywa, aby śledził Iqbal. Od tej chwili chce znać każdy jej krok. Powie Yaman przez telefon. Tymczasem Melahat nie daje spokoju Zuhal, która jest na granicy załamania nerwowego. Gdy Melahat zamyka ją w łazience pełnej myszy, Zuhal traci panowanie nad sobą i próbuje odebrać sobie życie. Kiedy emisja 257 odcinka telenoweli Dziedzictwo? Widzowie zobaczą 257 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo we wtorek, 16. Kwietnia 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w środę, 17. Kwietnia o godzinie 5:15, na tym samym kanale.